Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed rundą wiosenną sezonu 2023-2024. Konferencja prasowa Gryfa Słupsk. Ja nazywam się Paweł Sadowski, a ze mną są dzisiaj obecni prezes drużyny Mirosław Lewandowski, pierwszy trener Krzysztof Miller oraz kapitan drużyny Patryk Dąbrowski. Przygotowanych mamy na dzisiaj kilka pytań od kibiców, przede wszystkim naszej drużyny. Zaczniemy od pierwszego pytania do prezesa. Pytanie brzmi, jak prezes ocenia przerwę zimową pod kątem planów, wzmocnień oraz przygotowań drużyny do rundy wiosennej? Dzień dobry wszystkim. Nasze przygotowania potoczyły się według planów. To, co zamierzaliśmy, to wprowadziliśmy w życie. Także odnośnie też zawodników nowych, jeszcze to nie zakończyliśmy jeszcze do końca rozmów z jednym zawodnikiem, ale tu jeszcze poczekamy, czy się nam uda, czy nie, jeśli chodzi o jedno wzmocnienie. A tak, wszystko zgodnie z planem. Sparingi były bardzo wartościowe. Trener przygotowuje drużynę tak, jak potrafi, czyli jak najlepiej. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani na rundę wiosenną. Kolejne pytanie do prezesa. Czy są zabezpieczone środki finansowe na przyszły sezon? Po ewentualnym awansie do trzeciej ligi koszty wzrosną, a i skład drużyny wymagałby pewnych wzmocnień. To znaczy tak, daleko nie będę sięgał, bo mogę powiedzieć, że mam zabezpieczone środki na tą rundę i na kolejną. Zobaczymy, w której grupie wystartujemy. Jeżeli będzie awans, oczywiście zrobimy wszystko, żeby te środki się znalazły. Będziemy oczywiście robić co w naszej mocy, także tutaj wydaje się, że na razie jest to tak odległy temat, że możemy sobie najpierw zajmijmy się tą rundą i zróbmy wszystko, co do nas należy. Dobrze, jak mamy przy głosie prezesa, więc kolejne pytanie do prezesa. Czy klub ma plan B na wypadek braku awansu do trzeciej ligi? Nie nazwałbym tego planem B. Będzie to dalsza nasza realizacja tego, czego robimy. Zakasamy rękawy i po prostu w kolejnym rundzie będziemy walczyć w kolejnym sezonie o awans. Dobrze. I czy w jakiejś perspektywie są może przymiarki do stworzenia hymnu klubowego? Czy prezes o tym myślał? To znaczy fajny temat, dopiero mi się rzucił. Pierwsze słyszę, ale jeżeli będą ludzie, którzy będą mogli coś zaprojektować, zaproponować, jeżeli to będzie dla nas wszystkich, czyli dla kibiców, dla zawodników, dla ludzi, którzy przychodzą, będzie fajne, to będziemy głosować nad tym, żeby to przeszło i stworzymy coś takiego. Czy prezes może przedstawić więcej informacji na temat klubowego piwa? Orientacyjny termin rozpoczęcia sprzedaży, sposób dystrybucji? Czy będzie to dystrybucja w sklepach, czy w lokalach gastronomicznych sponsorów? Czy ilość będzie limitowana, czy wystarczy dla wszystkich kibiców? Na pewno wystarczy dla wszystkich kibiców. Staramy się dopiąć teraz umowę. Myślę, że w tej rundzie będziemy mogli skosztować to piwo. Będzie dostępne w sieciach małych sklepów. Nie będzie w żadnych tam dyskontach. Też nie będzie ograniczenia, jeżeli chodzi o lokale. Jeżeli ktoś będzie chciał rozprowadzać to piwo, będzie mógł podpisywać umowę i sprzedawać. Czy w najbliższym czasie będą nowe koszulki meczowe? Czy będą one dostępne również dla kibiców? Czy piłkarze będą mieli jakiś nowy komplet strojów? To znaczy nie. Na tą rundę zostajemy przy tym, co jest. Od nowej rundy dopiero będziemy myśleli. Znaczy tak, umowy mamy z partnerem technicznym, z Kizą do końca rundy. Później będziemy rozmawiać z kolejnymi dostawcami. Jeżeli będzie nowy partner, ewentualnie ten, który zostanie, wtedy będą nowe stroje. W związku z tym, że nasz stadion przechodzi modernizację, mamy tutaj kilka pytań dotyczących tej kwestii. Pytanie, czy jeżeli modernizacja stadionu przebiegnie sprawnie i na czas, to czy możliwe jest rozegranie meczu z Bałtykiem Gdynia w majówkę przy sztucznym oświetleniu w sobotę o godzinie 21? Z tego, co mi wiadomo, to zakończenie modernizacji stadionu jest w późniejszym terminie, bodajże na koniec rundy. Także jeżeli się wyrobimy, znaczy nie my, tylko wykonawca w połączeniu z Sosirem i skończy to wcześniej niż koniec rundy, to będziemy robić wszystko, żeby po prostu spróbować to oświetlenie i żeby zagrać przy Jupiterach. Czy po pełnej instalacji Jupiterów klub będzie dążył do rozgrywania wszystkich meczów wieczorem,
od 19 w górę, czy ze względów ekonomicznych, na przykład w porze wiosennej, mecze będą w starych godzinach? Tego jeszcze nie wiemy, no też musicie wybrać inaczej. Nie jesteśmy, nie mamy szklanej kuli, nie jesteśmy wróżką, nie wiemy ile to będzie kosztowało, nie wiemy jakie obciążenia na nas da Sosir. Także my nie jesteśmy właścicielem tego obiektu i będziemy musieli podporządkować typowo pod Sosir. Mam nadzieję, że dalsza współpraca, jaka jest do tej pory, nie przeszkodzi, żeby te mecze się odbywały. I mamy jeszcze ostatnie pytanie, humorystyczne pytanie do prezesa, bo rozumiemy, że cel drużyny się nie zmienił, jest nim cały czas awans do trzeciej ligi. Wobec tego, gdzie po ewentualnym awansie będziemy poświętować? My w Kwidzyniu, a wy gdzie, to nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Naważył tego piwa. Kto naważył? Kto będzie ważył to piwo, jeżeli chodzi o browar? No, gnieźnieńskie browary. Taka jest propozycja. Ale jest spotkaliście się z głosami takimi krytycznymi, że klub sportowy macie gdzieś tam ubikację, jak w innych klubach jest, że gdzieś tam takie piwo jest pod górę? To znaczy nie mamy jeszcze takiego odgłosu z tego względu, że skupiamy się na piwie bezalkoholowym, a druga opcja jest prowadzić piwo pełnoprocentowe. Także tutaj akurat jeszcze nie doszły nas złe opinie. Czy mamy z sali jeszcze jakieś pytania do prezesa? No to jeszcze jedno pytanie o Maciusz Lubstu. Patrząc na ilość tych sponsorów różnych tutaj z tyłu, no to jeszcze pan dostał brakuje. Plany są, że chcecie panie prezesie pozyskać takich drobnych sponsorów, serię, zakłady, firmy, żeby dobić do takiej setki? No tak, to jest taki nasz cel, chociażby o budżet, który było pytanie zadane, czy jesteśmy przygotowani na budżet, na wydatki w trzeciej lidze. A jeżeli awansujemy, no to jedno z drugim jest, że będziemy musieli szukać tych partnerów, sponsorów i to, czy to mniejsi, czy więksi. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Także tutaj z tyłu jest ścianka konferencyjna, tutaj są sponsorzy od jakiegoś tam pułapu. Nie ma tych takich może drobniejszych, ale w tej chwili mamy ponad 50 sponsorów. Czyli do stówki jeszcze nam troszkę brakuje, ale też kwestia zaufania, tak? My pokazujemy swoją pracą, że jednak da się z nami współpracować. To, co oferujemy, to wykonujemy przede wszystkim. I ta transparentność, jaka jest, no, tym bardziej, że pracuje to za darmo, to też może akurat dać ludziom do rozumienia, dlaczego. Po prostu mamy ten cel i wszystkie środki, które są, które pozyskujemy, idą na klub. Dlatego nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeżeli chodzi. Będziemy chodzić od domu do domu, z jednymi drzwiami nas wyrzucą, drugi nie wejdziemy. Może ktoś się odkryje jeszcze, może ma ktoś jest pasjonatem piłki nożnej, albo po prostu ze względu na okoliczności, albo poprzednie lata odpuścił sobie, my jak najbardziej zapraszamy, ja jestem pod telefonem 24 na dobę. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do sponsoringu, to jak najbardziej jestem otwarty, mogę się spotkać w każdej chwili, porozmawiać, zaoferować od siebie tyle, ile możemy dać, a może nawet więcej i dołączyć do naszego klubu. To ostatnie pytanie. Nie, to my z płaciem już wiedziałem. Jak to ostatnie pytanie, jeszcze odpowiem. Środki z Urzędu Miejskiego dostaliśmy na seniorów na razie, czyli połowę transz, czyli 175 tysięcy na cały rok. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do pytań do trenera, trener zespołu Krzysztof Miller. Dzień dobry. I pytanie pierwsze. Jak po przygotowaniach rozegranych sparingach można na dzień dzisiejszy oceniać formę zespołu? Czy można powiedzieć, że mamy w tej chwili po dwóch zawodników o porównywalnym poziomie gry na każdej pozycji? Myślę, że zobaczycie to już za tydzień w meczu ligowym. Uważam, że chłopaki są świetnie przygotowani do tej rundy rewanżowej. Pokazywali to każdego dnia na treningu. Udowodniliśmy to grając z bardzo mocnymi przeciwnikami tak naprawdę, bo te granie w ostatnim miesiącu to był przeciwnik z najwyższej półki. Gdzie graliśmy bardzo dobrze. Praktycznie wszystkich chłopaków mamy zdrowych, oprócz tutaj dwóch zawodników musiało wyjechać do pracy, ale co do tych zmienników, których też posiadamy i mamy, tak więc tutaj te zmiany na pewno będą też dawały dużo jakości, bo to widać jest w grach wewnętrznych, które mamy na treningu, naprawdę wygląda to rewelacyjnie i jestem zadowolony z tak szerokiego, mocnego składu.
Kolejne pytanie odnośnie składu i drużyny. Czy trener nie uważa, że nowi zawodnicy to tylko rozszerzenie składu, a nie realne wzmocnienia? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj każdy, znaczy nie chciałbym tego tak w ogóle dzielić. Każdy zawodnik dla mnie jest bardzo ważny w zespole i jakbyśmy nie wierzyli w tych chłopaków, którzy przychodzą, to byśmy po prostu ich nie brali. Tak samo tych chłopaków, którzy grają z nami od tak naprawdę od utrzymania gdzieś tutaj. Wierzymy w nich mocno i ja jestem zadowolony naprawdę z tych transferów i z obecnej kadry, jaką mam i w pełni im ufam. Wierzę w to, że ta walka o awans jest naprawdę możliwa i wszystko zrobimy, co w naszej mocy, żeby tak było. Kolejne pytanie. Kto będzie bramkarzem numer jeden? Czy będzie tak, że obaj bramkarze będą bronić na zmianę? Pytanie jest zasadne w obecnym przypadku, kiedy zespół traci wciąż za dużo bramek, a w konsekwencji też punktów. Co do tracenia tych bramek, myślę, że w meczach towarzyskich, które teraz ostatnio graliśmy, pokazaliśmy, że tych bramek tracimy bardzo mało, z bardzo mocnym przeciwnikiem, to na pewno gdzieś tam uległo już poprawie. Co do bramkarza na pozycji numer jeden, tak naprawdę ten tydzień zadecyduje, kto będzie w danym tygodniu. Mówię, w danym tygodniu najlepszy na placu. Jak na każdej pozycji jest rywalizacja, każdy zawodnik chce grać i wyjdzie po prostu najlepszy, czy to bramkarz, czy obrońca, napastnik, czy skrzydłowy. Tak, tutaj wyjdą najlepiej zawodnicy, którzy w danym tygodniu, jeszcze raz podkreślę, bo to nie chodzi o cały sezon, tylko w danym tygodniu prezentują się najlepiej i taki skład na pewno będziemy chcieli wybrać. Czy trener nie uważa, że bramkarz to jest pozycja na tyle newralgiczna, że on powinien mieć taki spokój i być pewny występów w dłuższym okresie czasu? Znaczy, my mamy tutaj na pewno bardzo doświadczonego bramkarza Kołomka, który sobie świetnie radzi i myślę, że dla niego to nie ma żadnego znaczenia, czy on wejdzie w 15 minucie, czy wejdzie od pierwszej minuty, czy w 6-5 meczu. Każdy z nich walczy i myślę, że to byłoby niesprawiedliwe wobec nich, żebyśmy tutaj gdzieś tam decydowali już teraz, że ktoś jest jednym, komu nie. No tak nie może być, musi być ta rywalizacja cały czas. I tak jak mówię, widzę to na treningach, czasami te gry wewnętrzne są na wyższym poziomie jeszcze niż sam mecz. Czy był pomysł powrotu wypożyczonego bramkarza z Pogoni Lemberg? Nie, takiego pomysłu nie było, ponieważ tam była umowa, z tego co wiem, była na rok. Podpisano, dobrze mówię, panie prezesie, tak zgadza się. Nie było, oprócz tego też kilku zawodników wypożyczyliśmy, między innymi też Filipa Bieranczuka, bramkarza do Sparty Sycewice. Dwóch zawodników do Darłowi, to zawodników młodszych, którzy gdzieś tutaj mieliby małe szanse do gry. Też nie chcemy im zamykać tutaj furtek, a chcemy, żeby się rozwijali i właśnie dlatego te wypożyczenia. Kolejne pytanie do trenera. Czy trener widzi nowego zawodnika Michała Wiśniewskiego na pozycji środkowego pomocnika? Cytuję, grałem z nim, kiedy występował na tej pozycji, spisywał się dobrze. Czy zdaje sobie sprawę, jak dobrego zawodnika sprowadził? Co do gry na środku pomocy, to raczej takiej opcji nie przewiduję, ponieważ mamy bardzo mocny środek pomocy, mocno obsadzony. Czy zdaję sobie sprawę, jak mocnego obrońcę sprowadziłem? Obrońcę to znaczy środkowego, tak, zdaję sobie sprawę. Michał od pierwszego treningu pokazał swoją wartość, jakość takiego lidera, też widać te doświadczenie trzecioligowe. Teraz troszeczkę przeszkodził mu drobny urez, chcieliśmy ryzykować jego gry. Ale jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Myślę, że chłopaki również, bo tak jak mówię, ta jakość w obronie jeszcze bardziej się poprawiła. Czy Bartosz Ingwerski długo podejmował decyzję nad transferem, czy jednak był też temat powrotu do Bytowi Bytów? Nie mam żadnego pojęcia. Wydaje mi się, że rozmowy trwały krótko, szybko i na temat. I Bartek jest dzisiaj z nami, nie ma sensu się rozwodzić, czy gdzieś tam jeszcze rozmawiał z innym klubem. Czy w ogólnej opinii trenera zespół jest mocniejszy niż jesienny? No tak, zespół jest mocniejszy. Przede wszystkim ten okres przygotowawczy był dłuższy. Ja nie mówię, że w tym pierwszym, tym rundzie jesiennej byliśmy zespołem słabszym, bo też graliśmy naprawdę fantastycznie w piłkę i pokazaliśmy to. Teraz mamy ten skład jeszcze szerszy. Myślę, że może być tylko lepiej. Wracają te kontuzje po prostu, które mieliśmy gdzieś pod koniec sezonu, zamazały ten obraz. Gdyby nie te kontuzje, to byśmy mówili pewnie o rewelacyjnym sezonie, ale wszystko jeszcze jest w naszych nogach i głowach i udowodnimy i pokażemy wszystkim, że stać nas na grę w trzeciej lidze. Co trener sądzi o graniu przez zawodników bez ochraniaczy lub w minimalistycznych ochraniaczach? Chodzi o mecze sparingowe. Czy to nie zwiększa ryzyka kontuzji? To jest temat, który... No dobra, wkurzę ich trochę, niech im będzie. Ja jestem ogólnie
Wychodzę z założenia takiego, że dla mnie zawodnik powinien mieć nawet ochraniacze na treningu, bo tak też później gra w meczu. Ale no, to są ludzie dorośli też i nie będę za nimi ganiał, biegał, żeby no, wkładali sobie rolki papieru czy cokolwiek tam, żeby udowodnić, że mają ochraniacze. Po prostu jeżeli na treningu czy na meczu gdzieś będzie kontuzja piszczela, no, to jest i wyłącznie wina zawodnika, bo nie zabezpieczył się, bierze pewno za tą odpowiedzialność i za to nie pójdzie do aweniru i nie będzie się leczył, tylko w domu dziewczyna będzie mu przekładała jakiś lód czy cokolwiek innego, ale to też zawodnicy wiedzą o tym i myślę, że tutaj było pytanie do Patryka, może coś więcej się... Zawodnicy wolą, to też się gra w piłkę i też wolałem reprezentować, szczerze powiem, no ale to jest moje zdanie, ale to też jest tak, że to nie są dzieci, że ja będę za nimi biegał, ganiał. Mamy inne ważniejsze problemy niż ochraniacze. Jeszcze jedno pytanie do trenera. Zdaniem trenera, która formacja zespołu w chwili obecnej prezentuje się najlepiej, najpewniej? Każda. Super, dziękuję bardzo. Przejdziemy do pytań do kapitana drużyny. Patryk, w piątej kolejce gramy mecz w Lęborku. Czy zespół podejdzie do tego spotkania jakoś specjalnie zmotywowany, czy tak jak do każdego innego meczu ligowego? Pytam, bo dla kibiców ten mecz to ważna sprawa. Czy w ogóle potrzeba jakiejś specjalnej motywacji? Nie, absolutnie nie trzeba specjalnej motywacji. Ten mecz jest... Oczywiście każdy mecz traktujemy tak samo i na 100%, ale ten mecz jest i tak wyjątkowy, bo widzimy, jak zawsze zbierają kibice, czy u nas, czy w Lęborku, jak idą czasami w kilkuset. Jakby czyszczą atmosferę już nawet 2-3 godziny przed meczem i na ten mecz zupełnie nie trzeba nikogo motywować. Mam nadzieję, że nowi zawodnicy się o tym przekonają, a na pewno się przekonają już w piątej kolejce. Tylko teraz nie chcę o tym myśleć, bo pierwsze 4 kolejki są bardzo ważne, zresztą każda jest bardzo ważna, ale ta 4. kolejka z Jaguarem jest, tak powiem, kluczowa do tego, żeby nabrać rozpęd do walki o awans. I dopiero później jest ten Lęborg, więc będziemy myśleć o tym Lęborku, myślę, po tych 4 kolejkach. Zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to może Patryk, odnieś się ty do tej gry w ochraniaczach lub bez ochraniaczy. Jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, jak to wygląda z perspektywy zawodnika? No jak ktoś widzi, jak ja jestem ubrany na meczu, no to widzi, że mam odmienne zdanie. Znaczy pewnie jest większa szansa na kontuzję, ale widzę, że zawodnicy w tych czasach bardziej zaczęli zwracać uwagę na komfort. Mi się wydaje, że to się wzięło od piłkarzy profesjonalnych, którzy też grają w takich ochraniaczach. No, przekładamy komfort nad zdrowiem być może, ale ja uważam, że to nie ma takiego aż znaczenia. I tyle, ja mam swój jakby styl noszenia ochraniaczy, większość też taki ma. Nie wiem, co dalej mogę powiedzieć w tej kwestii. Dobrze, więc kolejne pytanie. Czy jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za drużynę i zagwarantować miastu Słupsk trzecią ligę? Bardzo, że tak powiem, grube swoje pytanie. Nie, oczywiście, jak najbardziej. Chciałbym, jako ja, jako zespół, ale no każdy jest też indywidualną jednostką, każdy myślę, że chciałby jak najwięcej brać na siebie. Uważam, że jest tutaj tak bardzo dużo zawodników, którzy chcieliby brać na siebie. Ja chcę brać na siebie grę, chcę jak najwięcej mieć piłek. Jak jest końcówka meczu, to chcę w niej występować. Nie lubię schodzić z boiska, gdy jest mecz otwarty, gdy jest jeszcze wynik, że tak powiem, nierozstrzygnięty. Chciałbym wybrać jak najwięcej strzałów, być kluczowym zawodnikiem w meczach, więc nie boję się tego, napędza mnie to i uważam, że tych zawodników jest bardzo dużo. Więc z tym nie mam żadnego problemu. Myślę, że takie mecze, gdzie jest większa presja właśnie jako awans, czy też o utrzymanie, dają większą jakby, bardziej napędzają, dają kopa. Mam porównanie do sezonów gdzieś tam sprzed kilku lat, gdzie graliśmy ani to awans, ani to utrzymanie i te mecze jakby, nie chcę powiedzieć, bo mniej motywacji, ale mniej napędzamy. I człowiek aż tak może mieć, nie chcę to źle powiedzieć, ale no, nie było tego pierwiastka dodatkowego, tej motywacji, tego chęci brania na siebie, bo tych meczów się później nie pamięta. A takie mecze, jak gramy o awans właśnie w najważniejszym momencie praktycznie w ostatnich latach dla Słupska, no wtedy się chce brać tą piłkę na siebie, bo to są mecze, które się będzie pamiętało. Chce się być kluczowym, chce się wygrywać te mecze i później pozostaje w pamięci, więc myślę, że to nakręca. Mnie przynajmniej nakręca i myślę, że kilku albo kilkunastu chłopaków od nas też. Dobrze, czy jak reagujesz na presję? Czy jesteś przygotowany fizycznie i jakich liczb, bramki, asysty wymagasz od siebie? No myślę, że kwestia presji tutaj przed chwilą już omówiłem, raczej ona jest napędzająca. Jaka to była druga kwestia? Czy jakich liczb, bramki i asysty wymagasz od siebie? No, najłatwiejszą odpowiedzią będzie jak najwięcej. Wiadomo, wtedy
też liczbami jak ci pomaga drużynie wygrywać mecze, ale to nie jest też najważniejsze. Aczkolwiek jakbym nie oczekiwał od ciebie żadnych liczb, no to jako ofensywny zawodnik, to oznaczałoby też, że nie dawałbym czasami, nie wygrałbym w cudzysłowie meczu, drużynie czy coś. No myślę, że tak dwucyfrowa liczba goli i asyst, która jest w zasięgu, byłaby taką przyjemną jakby rundą i sezonem dla mnie. I to też by oznaczało, że w wielu meczach byłoby brakami asystami, więc myślę, że tyle to by było odpowiedź. Czy czujesz się dobrze przygotowany fizycznie do tej rundy? Tak, bardzo dobrze. Ja zresztą zawsze to powtarzam. Mi się akurat tak przytrafiło, że ja w ogóle nie mam kontuzji, więc nigdy nie miałem przerw w okresach przygotowawczych. Ja chyba 10 sezon okres przygotowawczy przypracowuję w 100%. Więc ja tak naprawdę nie schodzę z takiego poczucia, że jestem źle przygotowany. Może jest jakiś jeden czy drugi tydzień cięższy, to wtedy nogi są zmęczone. Ale nawet wczoraj mieliśmy bardzo mocny trening. Trener dobrze o tym wie. Przedłużył nam trening na sztucznej nawierzchni, gdzie daje mocno w nogi. Dzisiaj rano mieliśmy mecz. Przed meczem teoretycznie gdzieś tam pomiędzy sobą rozmawialiśmy. Było tak, że nogi dosyć były ciężkie, a i tak uważaliśmy po meczu, że wyglądaliśmy lepiej fizycznie niż gwardia. Więc to tylko świadczy o naszym przygotowaniu i ja też się w to wpisuję, ja też nie czuję bardzo dobrze przygotowania. Jeżeli zejdziemy delikatnie z tych obciążeń już w tym tygodniu, to myślę, że naprawdę zobaczycie, będzie bardzo dobrze przygotowane fizycznie zespół. Jeszcze jedno pytanie do ciebie, Patryk. Jak oceniasz atmosferę w drużynie Team Spirit? Czy nowi zawodnicy dobrze weszli w drużynę? Atmosfera jak zawsze w tym sezonie jest bardzo dobra. Za dużo grupek w szatni nie ma, raczej tam wszyscy między sobą sobie rozmawiają i spotykamy się też często nawet poza różnymi jakimiś tam grupkami, poza treningami, więc atmosfera jest bardzo dobra. Czy nowi zawodnicy dobrze się pasowali? Myślę, że tak. Szczególnie myślę, Michał Wiśniewski mógłby o tym coś powiedzieć. Wiadomo, no Hubert jest jeszcze młodym zawodnikiem, to jeszcze pewnie szuka gdzieś grupek gdzieś tam wśród młodszych zawodników. No a Kacper Dawida to bardzo dobrze wszyscy tutaj znali, bo to jest Słupszczanin. Więc tutaj tak naprawdę wszyscy się znaliśmy. A Bartek też już wszedł jak do siebie i myślę, że widać nawet po meczach tą pewność siebie. Każdy myślę, że bardzo dobrze wszedł. Nikt nie jest jakoś tam z boku drużyny, tylko myślę, że wszyscy jesteśmy. Ja mam pytanie do Patryka, jeżeli mogę. Proszę bardzo. O jakich spotkaniach mówicie po treningu? Teatr, kino, rozumiem, tak? No, na kolację się spotkać, tak, na jakiś mecz, obejrzeć, tak, porozmawiać o futbolu. No, myślę, że tak, takie spotkanie. Dobrze, dziękujemy Patrykowi. Czy jeszcze jakieś pytanie do Patryka z sali? Proszę bardzo. Chciałem się zapytać Patryka, czy uważasz, że jego kariera w gryzie w przeciągu ostatnich 2-3 lat uczyniła taki dość duży progres, ponieważ jeszcze za czasów, kiedy trenerem był Krzysztof Bernardczyk i był ten ostatni sezon przed zmianami zarządu, Patryk występował w formie zawodnika, był trochę taki bardziej drugoplanowy, że występował jako rezerwowy, wchodził wtedy, jakby w pierwsze skrzypce grał Maciej Gregory, natomiast po zmianach w zarządzie Patryk jako kapitan gdzieś tam ten zespół pociągnął, no i to teraz jest liderem zespołu i czy uwaga Patryk też po części, że taka cierpliwość troszkę i poświęcenie opłaciło się długotrwałym ostępie czasu? No to tak jak mówisz, no cierpliwość się opłaciła, ja zawsze pochodziłem z tego założenia, że póki mogę grać w Słupsku, bo jestem wychowankiem, to będę chciał grać w Słupsku. Jak zespół się, że tak powiem, sypał po zmianie zarządu, to nie myślałem o tym, żeby stąd odchodzić, tylko żeby zostać, bo to byłaby też dla mnie szansa, żebym w końcu mógł bardzo dużo grać i zobaczyć, czy jestem na tyle dobry, jak wcześniej będąc rezerwowym myślałem, że jestem. Więc nagranie mi przyniosło jakby, no bo czuję, że mi przyniosło progres. Czuję się teraz bardzo dobrze, myślę, że jestem innym zawodnikiem lepszym, a jeszcze jestem dosyć młody, więc tak jak mówisz, uważam, że duży progres poczyniłem w ostatnich 2-3 latach. Mam nadzieję, że ten progres nie będzie ustawał, tylko będzie cały czas harmonijnie gdzieś tam do przodu. Jeszcze jedno pytanie do Patryka. Takie długie też? Nie, krótsze. Dzisiaj patrząc właśnie na to, w jaki sposób na razie twoja kariera przebiega i teraz długi czas już spędzasz w Gryfie, czy chcesz śladem na przykład Grzegorza Bernardczyka, który bardzo dużo czasu poświęcił w klubie, tutaj jak gdzieś tam był związany, cały czas grał. Ty też byś chciał, powiedzmy, tą swoją karierę jakby całą skontynuować w jednym klubie? Czy myślisz też pod kątem takim, że gdyby pojawiła się jakaś ekwiwalentna oferta z innego klubu, że jakiś czas, gdybyś chciał pracowali, to byłbyś sobie... Rozumiem pytanie. Nie, ja tutaj mogę taki statement
tak powiem powiedzieć. I póki będą mnie chcieli w tym klubie, to ja będę chciał w nim być. I jak mam nadzieję, jak najdłużej wśród takiego zawodnika, który regularnie gra. Chciałbym tutaj zakończyć karierę pewnie. Nie chciałbym dochodzić do klubów z wyższych lig, jeżeli byłyby takie oferty, bo takowych nie ma. Tym bardziej nie z równorzędnych, ani niższych. Z tego względu, że się tutaj urodziłem, spędzałem tutaj mnóstwo czasu, spędzam i nie widzę innej drogi. Chciałbym mieć jak najwięcej występów i jak najdłużej tutaj cieszyć się przede wszystkim awansem. Wolałbym zrobić awans niż przejść do wyższej, bo to by mnie cieszyło 40 razy bardziej. Więc nie wchodzi to w grę w mojej sytuacji. Bo oczywiście zaznaczam, jeżeli będę cały czas chciany. A mam nadzieję, że i zrobię wszystko, żeby być. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa pytania do prezesa. Czy znany jest orientacyjny koszt uruchomienia oświetlenia na mecz? Nie, jeszcze nic nie wiemy na ten temat. Niedługo będą za jakiś czas próby, to może dopiero będziemy mogli to jakoś skalkulować, wycenić. Na tą chwilę niestety nie wiemy. I jeszcze jedno pytanie. Czy nie myśleliście o tym, aby założyć konto na Patronite dla chętnych, chcących wspomóc klub? No, mamy konto na zrzutka.pl i też możemy co jakiś czas tu udostępniać, jak zbieraliśmy na mecze, na transmisję live, uruchomiliśmy akurat tam to konto i myślę, że będziemy mogli z niego korzystać, jeżeli będą chętni. A jeżeli nie, to zawsze jest konto klubowe otwarte, które jeżeli ktoś będzie chciał dać tam parę grosików, to jak najbardziej. My nie cofniemy tych pieniędzy, pójdą do dobrych celów. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze o pytania z sali, jeżeli takie są. Nie mamy. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy pierwszą część konferencji.